Szczęść Boże, coś wam powiem. Zastanawiałem się nad takim jednym stwierdzeniem. Po co my właściwie się staramy wyjść do ludzi z jakąś propozycją, skoro i tak ona nie zostanie przyjęta? Jednej stronie zależy, a druga nie jest wcale tym zainteresowana. Wielu w takich chwilach macha ręką i mówi: nic więcej nie będę robił, bo i po co? Ja wychodzę z założenia, że jeśli ktoś dziś nie podziela mojego pomysłu, to nie znaczy, że z niego nie skorzysta. Przyjdzie taki moment, kiedy uzna, że to jest dobre. A ja w takiej chwili mogę być już zupełnie na innej parafii. Coś w tym ludziom jednak z mojego życia zostanie. Ta myśl jest właśnie w oparciu o dzisiejszą Ewangelię, kiedy Jezus mówi: biada tobie. On swoje słowa kieruje do mieszkańców Korozain, Kafarnaum, Betsajdy, które widziały cuda Jezusa, ale nie poszły za Nim. Dlaczego? Bo widzieli w Nim tylko uzdrowiciela i wielkiego mówcę, ale nie widzieli w Nim Syna Bożego. I dodatkowo nie przyjmowali słów: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Niestety słowo biada też dotyczą często naszego pokolenia, którzy gonimy za czymś nowym, domagamy się cudów, spektakularnych rzeczy. Chcemy czegoś specjalnego, ale nie przykładamy się, by na te cuda się przygotować, bo nie zmieniamy naszych serc. Bardzo trafnie przedstawił naszą kondycję święty Franciszek Salezy. Prawdą jest, że nasza wiara nie jest namacalna i nie zależy od zmysłów. Jest to dar od Boga, który On wlewa w pokorną duszę, ponieważ wiara nie mieszka w tych, którzy są pełni pychy. No bo biada nie jest jakimś straszeniem nieposłusznych ludzi, ale jest wyrażeniem bólu i rozczarowania ze strony Jezusa. To bardziej smutek niż groźba. Trafił mi się ostatnio taki tekst, nie znam autora, że ludzie wierzą w księdza, jakby był Bogiem, a jeśli ksiądz zawiedzie, odchodzą od wiary. To pokazuje jedno, że społeczeństwo nie tu zwróciło swój wzrok i swoje serce. Człowiek nie może stać w centrum, bo cała uwaga powinna być skierowana na Pana Boga. Jezus sam mówił o nauczaniu Kościoła: kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Te słowa są wskazaniem do nawrócenia i są one pełne nadziei. Przecież nawrócenie polega na tym, by miłość przezwyciężała w naszym życiu egoizm. A to niestety prawie nieskończony proces. Kiedy więc spotykamy na swojej drodze ludzi niezadowolonych i nieprzekonanych do naszych ideałów i stylu życia, to nie macie co tym przejmować. Oni byli i będą. My możemy wykorzystać ich obecność po to, by nauczyć się bezinteresowności i czystej intencji. Nie pracować dla pochwał i uznania, ale robić to, co słuszne, niezależnie od tego, co będą o nas mówić. Przecież Jezus spotykał się z ogromnym oporem ze strony ludzi. To czemu mi by miało być łatwiej, skoro taką samą drogę chcę przejść? John Maxwell Coetzee powiedział: być dobrym człowiekiem. Niezłe postanowienie w mrocznych czasach. To dobry kierunek, by stać się lampą wskazującą drogę dla zagubionych. Nie wiemy, kiedy dostrzegą nasze światło, więc my musimy świecić. A jeśli zgaśnie nasz zapał, to i my, i wszyscy inni zgubimy właściwą ścieżkę. Im szybciej zweryfikujemy nasze życie, tym lepiej się to dla nas skończy. Niech wam Pan błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.